Drodzy rolnicy, których serdecznie witam na dzisiejszej konferencji prasowej. Dziękuję bardzo serdecznie mediom, które zechciały przybyć i zainteresować się tak ważną sprawą dla nas, rolników. Serdecznie witam Was, przedstawicieli rolnictwa polskiego tutaj na Podlasiu. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, ja Marek Sulima, kandydat w wyborach do Senatu RP, prawdopodobnie jedyny rolnik kandydujący do Senatu, wysłuchując się w głos rolników, pragnę przedstawić swój punkt widzenia na temat przyszłości rolnictwa w kontekście działalności samorządu rolniczego w Polsce. W związku z powyższym, po szerokich konsultacjach, jakie przeprowadziłem wśród rolników, mając na celu rozwiązanie problemów rolnictwa oraz interesy zrzeszonych w izbach rolniczych podmiotów, apeluję o aktywny i czynny udział w tegorocznych wyborach do izb rolniczych, które przypadają na dzień 24 września 2023 rok. Okręgi wyborcze będą otwarte od godziny 8:00 do godziny 18:00. Osobami uprawnionymi do głosowania są m.in. osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Należy podkreślić, że za pośrednictwem izb rolniczych wybrani delegaci mają wpływ m.in. na projekty aktywów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego poprzez ich opiniowanie, kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie, współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi, ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie. Punkt 2. Odpolitycznienie i wzmocnienie roli izb rolniczych. Osoby wchodzące w skład organów izb rolniczych na szczeblu województwa i kraju nie powinni przynależeć do jakiejkolwiek partii politycznej, by sporządzać analizy, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawiania ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego było bezstronne. Ma też szczególne znaczenie w przypadku występowania do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów. Wypracowanie mechanizmów poprawiających transparentność finansową izb rolniczych. Przekazywanie rolnikom sprawozdań finansowych, na przykład przez dołączenie dokumentu do podatku rolnego w celu zapoznania każdego z członków izb rolniczych o sytuacji finansowej i finansowych wynikach działalności izb rolniczych. Podejmowanie przez izby rolnicze skutecznych działań w trudnych sytuacjach dotyczących rolnictwa, w szczególności w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, poprawy zbytu zbóż oraz owoców miękkich. Te pokrótce punkty to są zarysy tego, czego my rolnicy oczekujemy. Tu przed Państwem są byli członkowie izb rolniczych, ale także i kandydaci, którym oddam głos w tej chwili, aby w tych kwestiach się wypowiedzieli. Jestem delegatem Lubelskiej Izby Rolniczej, nazywam się Marek Wilbik. Drugą kadencję jestem delegatem. Podstawowym problemem izb rolniczych, tak jak wszystkich rolników, to jest to, iż nasze głosy nie są słyszane w parlamencie i podstawowym zadaniem izby jest opiniowanie ustaw dotyczących rolnictwa. Przez te dwie kadencje to, co zdążyłem zaobserwować, pomimo składanych opinii przez izbę rolniczą, bardzo często to się rozmija ze stanem faktycznym. Także to jest podstawowy problem, który dotyczy całego rolnictwa. Druga sprawa jest brak zainteresowania, nawet przez samych rolników, w związku z tym, iż nie ma przełożenia na ustawy głos rolników. Zainteresowanie rolników nawet wyborami, które się odbędą w najbliższą niedzielę, jest bardzo małe. Frekwencja na tych wyborach jest bardzo niska, także z tego miejsca chcę zaprosić wszystkich rolników bardzo serdecznie na najbliższe wybory, żeby pokazać naszą siłę, bo to jest szczególnie ważne, żebyśmy dzisiaj rolnicy w tym trudnym okresie, jakim jesteśmy, pokazali, ilu nas faktycznie jest, bo ponad podziałami musimy zrobić wszystko, żeby rolnictwo było w Polsce silne i zapewniało zapotrzebowanie na
żywność w naszym kraju. Także z tego miejsca jeszcze raz proszę o udział w wyborach, żeby pokazać naprawdę, że rolników jest wielu. To przełoży się, mam nadzieję, na działanie tych izb. Jeżeli izby będą wspierane i rozliczane przez rolników, na pewno będzie to przynosiło jakiś efekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, tak trzymam swój plakat wyborczy, bo bardzo często wydaje się, że lewica nie dba o rolnictwo. No, można powiedzieć, że dużo jest w tym prawdy, bo nawet i w programie lewicy nie bardzo słychać o rolnictwie. Ale proszę Państwa, jak tutaj kolega Marek powiedział, byłem członkiem pierwszej Bialsko-Podlaskiej Izby Rolniczej, która została wybrana w 1996 roku do, można powiedzieć, do roku 2000, bo później przekształciła się w Lubelską Izbę Rolniczą po reformie administracyjnej. I pamiętam, zresztą wczoraj z Markiem rozmawialiśmy na ten temat, pamiętam jako przewodniczący Komisji Rolnictwa w 1998 roku występowałem do pana starosty, a za pośrednictwem pana starosty do Sejmu Rzeczypospolitej jako Komisja Rolnictwa i to było stanowisko Rady Powiatu, żeby, o ile dobrze pamiętam, w paragrafie bodajże chyba 5 ustawy o izbach rolniczych wprowadzić zapis tego paragrafu, że opinie izby rolniczej przy tworzeniu prawa dotyczącego rolnictwa są obligatoryjne, bo to jest warunek. W innych krajach jest tak, że jak izba rolnicza zajmie stanowisko odnośnie profilu, powiedzmy sobie, polityki rolnej, odnośnie cen i tak dalej, tego wszystkiego, co dotyczy rolnictwa, jest to obligo dla parlamentów, dla instytucji stanowiących prawo. A u nas dostaliśmy odpowiedź od marszałka Sejmu ówczesnego, że no, ustawodawca tak zapisał, nie ma możliwości zmiany i tak dalej. I będąc członkiem pierwszej kadencji izb rolniczych, doszedłem do wniosku, że nie ma po prostu sensu być, że tak powiem, dalej traktowanym, tak jak to mówię, jak kula u nogi. Bo nikt do tej pory, minęło już od 96 roku, zaraz będzie 20 lat, tak? 26. 30 lat i proszę no, Państwa, izba rolnicza jest, tak powiedziałbym, prawnie usankcjonowana jako no, klub dyskusyjny zgłaszający szereg propozycji, szereg rozwiązań, ale rządzący się tym nie przejmują. Dowodem tego było wielka akcja izb rolniczych i rolników protestacyjna w czasie epidemii ASF-u, gdzie było spotkanie z wiceministrem, jak on się nazywał? Boguckim i z panią minister w Grabanowie i na forum Rady Powiatu Białej Podlaskiej. No więc oni przyjechali i tłumaczyli rolnikom, że trzeba się przebranżawiać. Więc pamiętam, że w Grabanowie jeden z kolegów powiedział: pani minister, to niech się pani przebranżowi na baletnicę na przykład. No i pani minister zamilkła, no bo tłumaczyć chłopu, że ty się przebranżawiaj, nie wiadomo na co. Tak samo pan minister Bogucki tłumaczył, że też był hodowcą, no i dobrze mu to szło, tam utrzymywał w granicach 200 sztuk świń, więc ja mu zadałem pytanie: to jeżeli panu tak dobrze szło, to po co pan poszedł do ministerstwa? Trzeba było się zająć i dalej zajmować hodowlą świń. No to później mnie sprawdzali, czy ja występowałem w ramach pracy, czy w ramach urlopu. No, na tyle mam rozsądku, że wziąłem na ten dzień urlop, więc nie mogli mi nic zrobić. No ale nasi bracia, że tak powiem, z wiadomej rządzącej partii sprawdzali, aha, a może nadużył prawa pracowniczego.
Ale proszę Państwa, apel taki, co wyraził Marek i wyraził mój przedmówca, żeby rolnicy wzięli udział nie tylko w wyborach do izb rolniczych, ale w wyborach do parlamentu, zarówno do Sejmu i Senatu. I warunek jeden powinien być, bez względu na to, kto reprezentuje jakie ugrupowanie polityczne i tak dalej, trzeba wybierać ludzi mądrych, doświadczonych, sprawdzonych na swoim terenie, którzy wiedzą, o co chodzi w gospodarce rolnej. Bo tak jak przeanalizujemy obecny stan, zaczynając od Ministerstwa Rolnictwa po inne organa zajmujące się, czy instytucje zajmujące się polityką rolną, to ja mogę stwierdzić z całą stanowczością, że ludzie, którzy tam kierują, którzy rządzą, nie mają zielonego pojęcia o funkcjonowaniu rolnictwa, bo rolnictwo jako najważniejsza dziedzina gospodarki narodowej powinno samo się finansować, czyli o kosztach zbytu płodów rolnych i artykułów powinno stanowić koszt wytworzenia i koszt pracy. I kiedyś w ekonomii było, że jeszcze tak zwana wartość dodana wielkości tam 10 do 20%, czyli zysk, który by pozwolił na rozwój gospodarstwa rolnego, na inwestycje, na to, co właściciel, rolnik uznałby, że to jest potrzebne. I wtedy niepotrzebne by były te różne bzdurne programy narzucane tam, powiedzmy sobie, wymiana dachów, czegoś tam i tak dalej, bo rolnika, chłopa byłoby stać i on by za własne pieniądze, bez niczyjej łaski, był w stanie rozwijać swoje gospodarstwo. A dzisiaj panowie, którzy rządzą krajem, jeżdżą z podobnymi kartonikami, tylko nie z moją podobizną, tylko swoją, i na plakatach jest gmina taka 40 milionów, taka gmina 20 milionów, taka gmina 60-200 milionów, hojnie rozdając. Czyje pieniądze? Gdyby oni rozdawali swoje pieniądze, zgoda, jestem za. Ale te promesy to jest tylko deklaracja z pieniędzy, które stanowią budżet państwa, a więc budżet wszystkich obywateli, a więc podatki wszystkich obywateli, które wpływają do budżetu państwa. I nie dajmy się dalej omamiać tym wszystkim. Nie krytykuję tutaj personalnie nikogo, ale przyjrzyjmy się kierownictwu Ministerstwa Rolnictwa. No przecież to jest granda. Jeżeli człowiek, który pełni funkcję ministra, czy pełnił, czy wiceministra, jemu nigdy koszula nie przyległa do pleców z potu, z wysiłku na roli, on nigdy nie będzie miał pojęcia, co to jest rolnictwo i o co w tym chodzi. I jeszcze raz apeluję, jeżeli pójdziemy do głosowania, nie tylko rolnicy, ale całe społeczeństwo, to wybierajmy ludzi mądrych, sprawdzonych, którzy mają pojęcie w określonych dziedzinach, co trzeba robić. A o rolnictwie powinni stanowić przede wszystkim rolnicy praktycy i ludzie zaangażowani. Dziękuję bardzo. I tak słuchając tych wypowiedzi, mądrych zresztą moich przedmówców, cały czas ubolewam nad tym, że w mediach społecznościowych w ogóle nie było przekazu o tych wyborach do izb rolniczych. Jak ten rolnik może przyjść na głosowanie, jak on nie wie, mogę się założyć, że jeżeli 85% na wsi nie słyszało o wyborach do izb rolniczych, no to jak on może przyjść na głosowanie? Dlatego już od kilku kadencji zauważam taką sytuację, że głosuje ojciec, matka na syna, brat, siostra, bo więcej ludzi nie ma, niepowiadomieni. Jedna komisja jest na gminę, ale mówię, nie ma żadnego przekazu, tyle co ktoś przyjdzie, to się mu indywidualnie przekazuje, że w tym i w tym dniu są wybory, proszę bardzo przyjść, tak samo z kandydatami.
Do końca nie wiedzieliśmy, kto będzie kandydatem, bo pierwsze trzeba powołać komisję do wyborów, następnie kandydatów. Mamy oczywiście wybranych swoich, jeden ma jeszcze dojechać, tylko wrócił późno z podróży służbowej. Na pewno dotrze w ciągu 10 minut Tomasz Wołowik, wielki, duży gospodarz, który też się wypowie. Podobnie jak ja tutaj mówię, ponieważ nie są ludzie doinformowani, że coś takiego jest. A 2% wartości składki, którą każda gmina płaci od zebranych podatków, idzie na izby rolnicze. Pytam się, gdzie są te pieniądze? Nie można dać w mediach społecznościowych przekazu, że są organizowane w tym dniu, o tej godzinie, tu i tu. Dziękuję. Nazywam się Piotr Pietkiewicz, jestem kandydatem do izb rolniczych. Jestem zawodowym leśnikiem pracującym na lasach prywatnych, można powiedzieć w połowie powiatu bielskiego. Jestem też inżynierem rolnictwa, mam swoje gospodarstwo rolne i taką niewielką pasiekę, ciut mniej jak 100 uli w trzech miejscach. I postanowiłem kandydować do izb rolniczych. I cóż wam mogę powiedzieć? Izby rolnicze to samorządy rolnicze. Samorządy rolnicze reprezentujące każdego rolnika, który płaci podatek rolny. Zwierzchnikami izb rolniczych każdej izby rolniczej jest wojewoda. Natomiast rady izb rolniczych, zwierzchnikiem jest minister. A więc proszę państwa, my tu mamy organizację samorządową i rządową. A kto to wszystko finansuje? My wszyscy, którzy płacimy podatek rolny. To są olbrzymie pieniądze, gdyż 2% ogólnego podatku rolnego każdej gminy jest przekazywana na izby rolnicze. To na izby rolnicze. To są niebagatelne pieniądze. Izby rolnicze powinny robić dużo, ale nasi rolnicy nie współpracują, nie chcą nawet słyszeć, nie chcą iść na wybory do izb rolniczych. I to jest problem, bo kto coś zrobi, jak my nie zrobimy? Nasze rolnictwo umiera. W prasie, w telewizji idzie kampania wyborcza. Nikt nic nie mówi o izbach rolniczych, o wyborach do izb rolniczych. My tutaj jesteśmy w takiej matni, dlatego postanowiłem zawalczyć na gminie Natuczna, w związku z tym, że jestem związany i wykształcony rolniczo. Chciałem coś zmienić. Tak patrząc tutaj, rozglądając się w tym miejscu, gdzie jest siedziba izby rolniczej, to te miejsce niczym nie przypomina mi, że tak powiem, wieś. No, dla mnie to jest taki szok, żeby nie było tutaj gdzie ani zaparkować, ani porozmawiać. Proszę głos. Arek Zaniewicz, prowadzę gospodarstwo na terenie gminy Mindrzec Podlaski, jestem kandydatem do izby rolniczej. Chciałbym tu państwa z mediów prosić o jak najszerszy przekaz mnie jako kandydata, myślę, że nas wszystkich, że dzisiaj jesteśmy na wsi w bardzo krytycznej sytuacji. Albo my, rolnicy, chłopi się zmobilizujemy i pokażemy tę swoją siłę frekwencją podczas tych wyborów, i wybierzemy przedstawicieli, którzy zechcą walczyć i być aktywni w tym naszym samorządzie i przez to potem być aktywnie reprezentować interes chłopski na każdym poziomie od gminy, powiatu poprzez województwo, bo bez zmian w postaci kontraktacji płodów rolnych, bez zmian w postaci zapewnienia finansowania dla gospodarstw produkujących na rynek, po prostu mieszkańcom poza wsią, a nawet na wsi, w pewnym momencie zabraknie polskiej żywności. I myślę, że dzisiaj my musimy zdecydować jako społeczeństwo, czy chcemy być samowystarczalni i bezpieczni żywnościowo, czy też nie. Izba Rolnicza jako samoorganizacja, myślę, że w tym momencie jest ostatnim takim ratunkiem niepolitycznym, merytorycznych działań, które może wywierać
wpływ na decydentów. To jest jakby prośba też wszystkich, którzy się mogą angażować o to, żeby nas wzmocnić. Myślę, że wzmocnienie będzie przede wszystkim takie, jak Państwo przekażecie jak najszybszej informacji o wyborach i żeby apelu nas tu wszystkich o jak największy udział w tym głosowaniu. My przede wszystkim Wam dziękujemy i tak jak tutaj koledzy rolnicy zaapelowali, no widzicie, w ostatnim czasie też się dzieje i wobec mojej osoby chce się mnie jakby pozbawić tożsamości, że nie jestem rolnikiem. No niestety, nasza historia, jeżeli chodzi o wieś, była zawsze trudna. I Witos, i wszyscy przywódcy chłopscy mieli zawsze ciężko w tej demokracji. I my przechodzimy to samo. Sytuacja, która teraz z tym zbożem, no drodzy Państwo, ja powiem tak, zasypali nas zbożem, a ostatnio billboardami. I to się władzy udało, pogadać im, aby tak dalej. My, myślę, powiem tak, tu stoi grupa ludzi, wspaniałych ludzi, którzy mają ręce i te ręce umieją pracować. Tak ostatecznie Wam powiem, my się nie mamy czego bać, bo my sobie damy radę w ostateczności, ale na tej ziemi to, co robiliśmy, robiliśmy z miłości do tej ziemi, z miłości do historii, z miłości do obowiązku naszych ojców. I próbuję się tego nie docenić. Jeżeli tak rządzący i w ogóle myślący ludzie będą patrzeć, pogratulować. My się jakby wokół tych problemów skupiamy, cały czas informujemy. Tu kolega Andrzej powiedział prawdę. Przecież tyle blokad, tyle rzeczy, które przekazywaliśmy i nigdzie tego odzewu, nigdzie rozmowy. Tu zbliża się kolega właśnie, może też parę słów powie. Naprawdę ciężko jest mówić o tych rzeczach, bo tak jak Andrzej powiedział, syn mój powiedział jedno, nie jestem kaleko, nie potrzebuję już tych wszystkich, bo dzisiaj trzeba będzie zaraz księgowego zatrudnić, żeby te wszystkie dodatki, które tam, co się tylko program nie pokaże, oni już chcą nam dopłacać. Oni muszą zrobić to, co powiedział Andrzej, przede wszystkim realne ceny, uczciwe ceny wobec wyprodukowania i do konsumenta. No różnie gdzieś obok, no dlatego właśnie jestem zbulwersowany tą sytuacją. Premier jeździ, minister jeździ po wyborach, ani słowa, przecież słyszycie to co dzień są przekazy, ani słowa o tak ważnym akcie, jaki jest wybór do izb rolniczych, do naszego samorządu. No to jest skandal po prostu, żeby już się nie dziwię, że pan Morawiecki już się myli, bo przecież i też powiedział, jaka nam grozi katastrofa, kiedy kto będzie rządził, ale pan minister jeżdżący ani razu nie powiedział, ani razu nie wspomnieć. Ja wiem, poniekąd pewnie tu wszyscy przemilczamy te rzeczy, po co to jest robione. Po to, żeby po prostu dostali się swoi, no taka jest prawda. No, budżet lubelskiego to ponad 3 miliony złotych. Zobaczcie, można sobie zarządzać, no to w skali z kraju można powiedzieć o 500 milionach złotych, przeliczając to na województwa. O takich pieniądzach mówimy. Nikomu te izby mocne nie są potrzebne, bo później pan minister wychodząc cieszy się. Rolnicy mi pozwolili. To rolnicy przegłosowali, co jest wielokrotnie, tak jak to powiedział Arek czy Marek, jest nieprawdą, po prostu. Tomasz Włowik, delegat Izby Rolniczej, 2 kadencje, teraz jestem do 3. zgłoszony, zobaczymy jakie wyniki. Cóż mogę powiedzieć na temat Izby? Będąc już 2 kadencje, mogę powiedzieć, że nasz głos tutaj Izby jest bardzo cichym głosem, jeśli chodzi do rządzących. Ile razy mieliśmy jakieś apele, jakieś problemy, ten głos się nie przebija, w ogóle nie przebija się do rządzących. Jest to głos tylko powiedzmy jako doradczy, ale nie wykonawczy, więc tutaj izby za mało mają kompetencji, a powinny mieć, bo są najbliżej rolnictwa, najbliżej ludzi tutaj mieszkających i oni powinni w jakimś stopniu decydować o pewnych rzeczach. Mówię to na przykładzie swoim, gdzie miałem niektóre sprawy do załatwienia na naszym terenie, gdzie opiniowaliśmy niektóre projekty, gdzie byliśmy pytani, załóżmy z ministerstwa czy z Izby Rolniczej Lubelskiej o nasze zdanie. Opiniowaliśmy to, załóżmy, negatywnie, a później się okazywało, że nasze opinie w ogóle nie były brane pod uwagę. Jest to takie dziwne po prostu sytuacja, gdzie nas pytają i nie biorą w ogóle pod uwagę naszych tutaj głosów. A naszym głosem, mnie jako przedstawiciele, jest głos po prostu rolników, bo jestem przedstawicielem naszego tutaj terenu powiatu bielskiego, gminy Biała Podlaska. Zobaczcie Państwo, przecież jakich my ludzi wystawiamy, jakich fachowców przecież w wypowiedziach ty wszystkim słyszycie. To nie są ludzie wyrwani gdzieś tam, jakby może ktoś chciał powiedzieć. To są naprawdę fachowcy, świetni ludzie, znający się na tych tematach.
ludzie, którzy mają coś do powiedzenia przede wszystkim na te tematy, ale no tragedią jest, że nikt ich nie słucha. A przede wszystkim, że rolnicy o tym nie wiedzą, że mamy taką instytucję, a nikt o niej nie chce mówić. Widmo. Następne widmo o grubych pieniądzach, które nie jest skuteczne. Dzisiaj izby rolnicze powinny być w Unii Europejskiej przy Wojciechowskim go skubać. Dzisiaj izby rolnicze powinni mówić o tym dramacie, który się dzieje ze zbożem na granicy. Niestety, tak jak powiedział kolega, mamy to, co mamy. Proszę Państwa, chciałbym wyrazić taki pogląd, bo on jest bardzo popularny na wsi, że obecna polityka rolna czy sytuacja w rolnictwie jest podobna jak sytuacja w naszym państwie. Wielcy rządzący doprowadzili do tego, że praktycznie wokół nas są sami wrogowie, jest tylko jeden przyjaciel. Bo tak, Rosjanin wróg, Białorusin wróg, Czech wróg, Niemiec wróg, no Litwin może jeszcze przyjaciel, no i może Ukrainiec przyjaciel. Może, bo po obecnych wydarzeniach to można mieć różne, że tak powiem, odczucie. I taki prawdziwy przyjaciel został jeszcze tylko jeden. Nie wiem, czy Państwo wiecie kto. No może ktoś wie. Mówią, że Bałtyk. Tak, ale też mówią, że jak prezes Obajtek zacznie stawiać elektrownie wiatrowe na Bałtyku, to też się wzburzy i zaleje kawałek Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze tutaj kolega. Chciałem Państwa poprosić o głosowanie w niedzielę w każdym urzędzie gminy powiatu bielskiego od godziny 11 do 18 w imieniu tutaj nas wszystkich i dziękujemy. Zapraszamy wszystkich rolników płacących podatek rolny od 8. Chciałem zaprosić wszystkich płacących podatek rolny i działy specjalne produkcji rolne. Dziękujemy. Ja tylko dziękując tu wszystkim przybyłym i wam mediom bardzo serdecznie dziękuję, a do moich kochanych rolników, braci mówię tak. Pamiętajcie, krzyżyk, który postawicie w wyborach, oby nie był tym krzyżykiem ostatnim, który nasze gospodarstwa zamknie. Pamiętajcie o tym naprawdę bardzo poważnie. Dziękujemy wszystkim dzisiaj za przybycie i za relację.